Witam bardzo serdecznie na moim kanale Trygon Wody, Ryby, Raki oraz Skorpiony. Zapraszam kochani do czytania tygodniowego od 10 do 16 października. Sprawdzimy energię na ten czas, czyli pracę, finanse, uczucia, zdrowie. Przypominam, że czytanie to jest ogólne, dlatego nie będzie rezonowało z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające finanse, miłość, najbliższe 9 października podczas pełni w Baranie. Robię również bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale Karty Społeczność znajdziecie pełną ofertę ze zdjęciami i opisami. Każdy kamień, kochani, ma swoje właściwości. Warto dobrać odpowiedni dla siebie. Wówczas działa jak osobisty talizman, amulet. Zobaczmy nadchodzący tydzień, 10-16 październik, zodiakalne rybki. Zodiakalne rybki, co dla Was w najbliższym czasie? No tu jest duża zmiana w Waszym życiu, transformacja. Zaczynacie kartą śmierci. Kochani, sprawiedliwość na uczuciach, czyli coś zostanie teraz definitywnie rozstrzygnięte. Być może relacja karmiczna, być może z kimś mieliście na pieńku, ktoś na przykład dał Wam się mocno we znaki. I tutaj, kochani, odczuwaliście pustkę, brak, jakieś takie zniechęcenie już co do tej relacji i mam wrażenie, że to jest koniec czekania. Koniec czekania, Wy się w końcu budzicie, transformujecie. Nie macie zamiaru dłużej tkwić w takiej beznadziejnej sytuacji. I przed Wami, kochani, nowa droga, As Pentakli. Nowy początek, nowa droga. Wy zaczynacie dbać o siebie, zaczynacie myśleć o sobie, o swoim życiu. Nie chcecie już na nic czekać, na nikogo czekać. Ruszacie do przodu, tak? Do przeszłości odchodzi król buław, czyli jakaś energia właśnie męska, może jakiś lew, strzelec. Też taka energia, która mówi o tym, że być może był jakiś mężczyzna czy jakaś kobieta w Waszym życiu i ta relacja została zakończona, Wy to definitywnie zakończacie, odcinacie, jest transformacja, no i ta sprawiedliwość mówi o tym, że wszystko się teraz musi w końcu wyrównać. Mamy miesiąc październik, waga zodiakalna, tutaj rządzi sprawiedliwość, po tej pełni w Baranie wszystko powinno się unormalizować, wszystko powinno się teraz zacząć po prostu układać w Waszym życiu, rybki, jeżeli faktycznie tkwiliście w takich sytuacjach, gdzie były związki toksyczne albo czekaliście na kogoś długo i ta osoba no, nie traktowała Was zbyt poważnie. Ucinacie wszystko, tak? Tu mogą być jakieś sprawy sądowe, prawne, jeśli ktoś ma właśnie rozwody albo podział majątku, walkę o finanse w sądzie, również będziecie tutaj, kochani, to rozstrzygać. To będzie właśnie taki miesiąc, gdzie będzie tąpnięcie, ale w tym tygodniu wszystkie zmiany nabierają znaczenia, kochani, bo śmierć i sprawiedliwość, a po tym przychodzi As Pentakli, to jest takie tąpnięcie, to jest taka transformacja. Wy z butów wyskoczycie, rybki. Coś takiego do Was przyjdzie, co sprawi, że Wy wyskoczycie z butów. Tu będzie ogromny przełom w Waszym życiu, jakaś sytuacja nabierze tempa, koniec czekania, koniec negatywnego myślenia, ryby, tak jak Wy byście teraz dostały takiego powera pozytywnej energii, idę do przodu, walczę o siebie, ja jestem najważniejsza, najważniejszy, nikt nie jest w stanie po prostu wpłynąć na moje samopoczucie, na moje życie, to ja o moim życiu decyduję. W pracy musicie być bardziej sprytni, uważajcie na urzędy, uważajcie na jakieś papierologie, tak, sprawy właśnie księgowe, wszystko rozliczajcie, wszystko gdzieś tam miejcie na oku, dopilnujcie wszystkich spraw. Tutaj w pracy też musicie być bardziej przebiegli, uważajcie też na oszustów, na osoby, które są nieuczciwe, ktoś chce Waszym kosztem coś ugrać albo po prostu wybić się na Waszych plecach. Także tutaj, kochane rybki w pracy, uważajcie, nie bądźcie naiwni. Zdrowotnie trójka pentakli to jest karta, która mówi o hormonalnych zaburzeniach przemiany materii. To są też możliwe alergie pokarmowe. Jeżeli macie jakieś problemy z alergią, jesteście na coś uczuleni, unikajcie tego typu pokarmów, bo to się będzie nasilało w tym czasie.
Także rybki, u Was są ogromne zmiany. Wy się, widzę, bardzo skupiacie na pracy, na zarabianiu, na takiej stabilizacji życiowej, ale tutaj mam wrażenie, że przychodzi jakaś nowa droga, nowy początek. Tu będzie dla każdego coś innego, wiadomo, bo czytanie jest ogólne, ale ogromne zmiany w Waszym życiu. To będzie tydzień ogromnych zmian, transformacji. Coś się zadzieje takiego, że no, nie spodziewacie się tego. To jest taki szok dla Was, ale pozytywny. Także rybki sprawiedliwości stanie się zadość. To hasło na ten tydzień. Zapraszam Was do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały podczas pełni i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Raki. 10-16 październik, raki, raczątka moje. Mam nadzieję, że przestajecie się już cofać i zaczynacie walczyć o siebie. No, raki. Dziesiątka kielichów, główna energia tygodnia, rodzina, miłość, stabilizacja, dom, dzieci, radość, ciepłe ognisko domowe. Wy podejmujecie decyzje, kochankowie, w końcu podejmujecie decyzje, decydujecie o swoim życiu, o swoim losie, o swojej stabilizacji. Do przeszłości odchodzi przeciążenie, jakieś zmartwienia, problemy. Generalnie to są też takie obowiązki, które na siebie wzięliście, odpowiedzialność za rodzinę, za finanse, tak? Tu mi się pokazuje zubożenie w sprawach finansowych, albo coś zostawiacie w tyle. Mam wrażenie, że wy odczuwacie jakąś stratę, albo kogoś utraciliście i nie możecie sobie z tym poradzić. Być może była jakaś relacja w waszym życiu, która zakończyła się, wy cały czas wspominacie. Tu jest jakiś brak, tu jest przeciążenie, tu jest brak. Czujecie ogromną pustkę w sobie, że to się zakończyło. Co was może zasmucić? Rycerz mieczy, no. Być może był konflikt, być może były jakieś trudne rozmowy i wy teraz czujecie się tym przeciążeni, ale w końcu uczuciowo nabieracie siłę, energii do działania, takiego ognia i podejmujecie decyzję. W tym tygodniu będzie podjęcie decyzji, dlatego że wy odczuwacie brak, być może jakiejś osoby, być może po prostu z kimś się rozstaliście. Jeżeli jesteście po rozwodzie bądź na etapie, to tu, kochani, to Wam daje dużo siły, tak? Bo w końcu zaczynacie się zbierać z podłogi, zaczynacie bardziej tak zdroworozsądkowo patrzeć na wszystko, podchodzić do wszystkich spraw. Chcecie zawalczyć o siebie, już się nie cofacie, nie robicie właśnie kroku do przodu, dwóch do tyłu. Tylko przez to, że odczuwacie ten brak i czujecie, że ta decyzja musi zostać podjęta, ona zostanie podjęta, bo kochankowie są na pozycji, co miłego się wydarzy. Podjęcie decyzji i stabilizacja. W pracy koło fortuny, jesteście na kole losu, jesteście na pozycji wygranej. Tutaj może się do Was uśmiechnąć szczęście, tak? Awans, podwyżka, premia, zmiana pracy, to są ogólnie zmiany na lepsze. W tym przypadku zmiany na lepsze. Los Wam sprzyja, także tutaj, kochani, możecie faktycznie w coś zainwestować. Będziecie bardzo się cieszyć, bo w pracy na przykład zostaniecie docenieni albo podpiszecie jakąś umowę korzystną dla Was i ona przyniesie dużo satysfakcji. Zdrowotnie mamy umiarkowanie. To są problemy z nogami, schodzeniem, stawem biodrowym, a nawet ta karta może wskazywać na możliwe inwalidztwo. Jeżeli kogoś to dotyczy, kochani, to tutaj zwróćcie uwagę, bo zdrowie jest najważniejsze, ale wy o tym przecież dobrze wiecie. Zapraszam Was do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały podczas pełni i, kochani, po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Na koniec skorpiony. A po czym wy tak leczycie serducho? Po czym wy tak, kochani, leczycie serducho? Tu jakaś zdrada w tle, zranienie, stałe związki tak jakby gdzieś ulegają rozpadowi, kłótnia, odcięcie, leczenie zranionego serducha i jakaś taka niepewność mi się tu pojawia, tak? Ktoś na horyzoncie. Z kimś wam się dobrze spędza czas. Jeżeli jesteście w stałych związkach, to tutaj jest ktoś na boku. Może to być baran, lew bądź strzelec i wy tak jakby ruszacie w nowe. Mam wrażenie, że niektórzy z was wchodzą w romanse. Tu jest jeszcze siła, bardzo dużo ognia. Baran, lew, strzelec, jak nic. Być może faktycznie ten lew. Tu jest bardzo dużo ognia, kochani, dużo buław. I mam wrażenie, że
ktoś z Was wchodzi w romans i to bardzo mocny romans, to też może być romans w pracy, bo tu mamy szóstkę buław, wyjazd służbowy, integracja. Ktoś może wejść w romans i tu jest jakieś odcięcie się od relacji. Ktoś się bardzo zachłysnął romansem i chce zostawić stały związek, tak? Rozwieść się, rozstać. To będzie część dla jednej grupy osób, bo Was jest dużo na kanale, kochani. Nie dla każdego jest to czytanie. Jeżeli są single, to Wy tu poznajecie kogoś do fajnej relacji. Tu się zacznie od romansu oczywiście, tak? Seksualność bardzo mocna jest pokazana. Natomiast będziecie bardzo mocno odczuwać chęć przebywania z tą osobą. Tu będą motyle w brzuchu. No mamy jesień, mamy chłodniejsze dni i też są takie fajne spacery romantyczne, tak? Liście opadają, jest kolorowo. To jest dobry czas też na zakochiwanie się, na przytulanie. Więc niektóre skorpiony będą miały ochotę w coś wejść tutaj, chociażby poromansować. Ale tu jest bardzo fajna osoba. Tu też może ktoś do Was przyjść, taki właśnie elokwentny, dynamiczny, zwariowany, osoba, która ma w sobie dużo ognia, dużo pasji. Jest zabawna, jest optymistyczna ta osoba, więc ma takie podejście do życia bardzo fajne i Wam to zaimponuje. Wy wręcz będziecie lgnąć do tej osoby. A wy tej osobie się bardzo spodobacie. Tu jest takie przyciąganie, chemia. Jeśli chodzi o zdrowie, dwójka mieczy, choroby płuc, kochani. To są choroby płuc. No, czytanie jest ogólne, ale jeżeli ktoś ma z tym problemy, albo po prostu zróbcie sobie badania, kochani, bo wiadomo, w tych czasach, no tutaj choroby płuc to coraz częstsze są, więc trzeba by na to zwrócić uwagę. Moi kochani, zapraszam Was do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały podczas pełni 9 października. I zapraszam, moi drodzy, po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku, amulety chroniące Was przed negatywnymi energiami. Pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego, udanego tygodnia.